Cześć, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o pompie oleju z silnika 152 QMI oraz 157 QMJ, także zapraszam. Więc tak, najpierw zacznijmy od tego, gdzie ona jest umiejscowiona oraz jak zasysa i jak pompuje dalej olej, także zobaczcie. Tutaj mamy gniazdo pompy olejowej. W tym miejscu sobie wchodzi tutaj pompa olejowa. W tej konstrukcji nie ma żadnej uszczelki. Widzimy od razu, iż mamy dwa kanały. Jeden kanał wypływowy, czyli gdzie jest dalej pompowany olej. W tym miejscu mamy dziurkę. Tutaj jest dziurka, kanał, który jest na prosto przewiercony w tym miejscu. Tutaj mamy te miejsce zaślepione i uszczelnione. I tędy wędruje sobie olej, aż do tego kanału, który dalej idzie przez cylinder do głowicy i tak dalej, oraz tym kanałem, który ma wypływ dokładnie w tym miejscu za łożyskiem i tutaj jest smarowane łożysko i inne takie rzeczy. Więc wiemy, gdzie jest dalej przekazywany olej. Teraz dopływ oleju, czyli miejsce zasysania go, mamy tutaj. I również, gdy się wejrzymy, to miejsce widzimy dziurkę. I ta dziurka jest przewiercona tutaj do tego kanału na wylot. W tym miejscu jest to zaślepione. Następnie tym kanałem wędruje sobie olej, który wędruje przez drugi karter. I tutaj te dwie komory mamy oddzielone, ponieważ olej jest zasysany z tego miejsca. Na tym karterze będzie lepiej to widać. Mamy filtr siatkowy, który to wyłapuje nam zanieczyszczenia i jest dociskany do tego gniazda i jest przetłaczany z tego miejsca w dół. Także mniej więcej wiemy, jak te kanały są zrobione. Pompa jest napędzana z zębatki z wału korbowego przez łańcuszek. I tak to po prostu jest napędzane. I warto powiedzieć, iż przez zmienne prędkości obrotowe ta wydajność pompy jest różna. Im szybciej kręci się silnik, tym więcej oleju ona przetłacza i wysysa. Jak widzicie, tutaj te koło można wyjąć, jest to normalną rzeczą. I w tym kole mamy wcięcie, tak żeby po prostu ten czpień od koła napędzającego nasz rotor wewnętrzny nie przemieszczał się względem rotoru, tylko był na stałe połączony. I ta blaszka. Ta blaszka pełni bardzo ważną funkcję, ponieważ dociska koło zębate, żeby te koło zębate nie było wypchnięte do góry, żeby nie odłączyło się od pompy i wtedy ta zębatka nam nie wyjdzie do góry. Tutaj jest oczywiście odpowiedni dystans, żeby łańcuszek swobodnie mógł pracować. I zauważmy, co tutaj mamy. Dwa otwory na mocowanie pompy i zauważmy jedną bardzo ważną rzecz. Tej pompy nie zamontujecie odwrotnie, ponieważ jeden otwór jest niżej, drugi jest lekko wyżej, także odwrotnie nie udało Wam się jej zamontować, tak żeby ona pompowała w dół. Żeby ją sobie rozebrać i zgłębić bardziej jej budowę, musimy odkręcić tą śrubkę w tym miejscu. I teraz ten element jest rozbieralny. Wyjmujemy. Tutaj mamy miejsce na czpień ustalający w tym miejscu, a w tym miejscu mamy śrubę. I odwrotnie tego również nie włożycie, także ten element możemy sobie wytrzeć i spojrzeć na niego. Normalną rzeczą będzie, iż będzie miał takie lekkie ślady użytkowania. To jest normalne. Ważne, żeby nie było tutaj jakichś wgłębień ani mocnych przytarć. Kolejno mamy tą zębatkę, która jest osadzona w osi, a zewnętrzna zębatka jest lekko przesunięta w tamtą stronę, co powoduje to, iż olej jest przetłaczany z góry na dół. I tutaj szczeliny się powiększają, te zęby się na dole zazębiają, a u góry wypełniają, tak żeby nie było tutaj żadnej przestrzeni wolnej, ponieważ jak będzie przestrzeń wolna, to stracimy ciśnienie sące i olej nie będzie przepompowywany. A z racji tego, iż ciecze są nieściśliwe w stosunku do powietrza, olej jest przepompowywany do góry, ponieważ tam jedynie ma swoje ujście. I widzimy, w miarę kręcenia zębatki wewnętrznej porusza się również zębatka zewnętrzna, a raczej rotor, który jest napędzany mimośrodowo i szczeliny się powiększają oraz zmniejszają, tworząc nam ciśnienie i również przetłaczanie oleju. I w takim rotorze jest ważne, żeby sobie zmierzyć luzy. I mierzymy szczelinomierzem tutaj ten luz oraz luz rotora względem korpusu. W serwisówkach takie rzeczy piszą i także możemy rozebrać sobie tą całą pompę. Możemy po prostu ją przechylić i ona się rozpadnie. Ją również można wyjąć. O, w
w ten sposób. I tutaj również w środku musimy sprawdzić, czy gniazdo rotoru zewnętrznego nie jest wytarte. Gdy takiej pompie brakuje oleju, ona po prostu się zaciera, później nie jest wydajna i kończy swój żywot. I później wkładamy to z powrotem, wkładamy zębatkę, czpień z zębatki sam nam ustali zębatkę wewnętrzną. I tak to po prostu funkcjonuje, tu nie ma żadnej skomplikowanej filozofii. Ważne, żeby w odpowiedni sposób to poskładać i w tej konstrukcji tak to wygląda, nie ma tu żadnej uszczelki. Kolejną rzeczą, którą warto wspomnieć, jest to, iż już samo przełożenie, czyli zębatka z wału korbowego, zębatka z pompy olejowej, robi nam różnicę obrotu. I gdy olej jest zimny, jest gęstszy, wtedy trudniej jest go przepompować i zanim ta pompa sobie zasie ten olej, doprowadzi go do samej góry klawiatury, minie wam gdzieś koło 20-30 sekund. I co najważniejsze, taka pompa nazywa się pompą o zębieniu wewnętrznym. Także w dzisiejszym odcinku to by było tyle na temat pompy olejowej, jej budowy, jak to działa. Jeśli podobał Ci się odcinek, daj łapkę w górę, udostępnij ten kanał oraz napisz komentarz, co sądzisz o takim filmiku i gdy masz jakieś uwagi i spostrzeżenia na temat tego filmiku, napisz to w komentarzu. Na razie.